Dzień dobry, cześć i witajcie znowu na Bike Show CC i witajcie w kolejnym odcinku cyklu, w którym staram się Wam pokazywać ciekawe rowery, mniej oczywistych marek, takie rowery, takich marek, których jest trochę mniej w internecie i trochę trudniej jest znaleźć materiały, które pozwalałyby się tym markom i tym rowerom przyjrzeć bliżej. Dzisiaj będzie kolejna taka marka, marka, która myślę, że osobom, które są dość głęboko w świecie włoskiego kolarstwa jest dobrze znana, natomiast osobom, które... Nie znają tego świata aż tak dobrze, może taka oczywista się nie wydawać. Jest to marka Basso. I marka Basso, która w swojej historii mocno czerpie z tradycji trzech braci, dzisiaj u nas w postaci trzech rowerów dwukrosowych, czyli modelu Astra, modelu Diamante i Gravela Palta. I dzisiaj, właśnie, trochę o historii marki Basso, a potem się przyjrzymy bliżej. Tym rowerom, żeby zobaczyć, czym się różnią, czym się charakteryzują i czy są jakieś ciekawe smaczki, które wyróżniają markę Basso, poza tym, że jest marką włoską i ma piękną historię, jak to teraz każda marka, oczywiście z Włoch, nas przekonuje. Jeśli chodzi o markę Basso, to bardzo mocno podkreśla się tam, że mamy tu do czynienia z tradycją rodzinną. I ta tradycja faktycznie jest dość mocna, ponieważ markę Basso zaczął najmłodszy z trzech braci. Trzech bardzo mocno związanych z kolarstwem braci, bo tak naprawdę najstarszy z nich ścigał się bardzo mocno i z bardzo dużymi sukcesami. Jak sobie wygooglujecie, to zobaczycie, że nazwisko Basso jest zapisane na liście zwycięzców praktycznie. Wielu najważniejszych wyścigów e, świata. Tak najmłodszy z braci, czyli Alcido, albo Alcido, wybaczcie, jestem ignorantem, jeżeli chodzi o włoskie e, imiona, interesował się przede wszystkim mechaniką. I ta mechanika. Kolarska była czymś, co sprawiło, że zainteresował się produkcją ram rowerowych, bo swoje doświadczenie zdobywał w ogóle jako mechanik w ekipach swoich starszych braci, którzy się ścigali, a Alcido zawsze patrzył na świat rowerów przez pryzmat technologii, to go pociągało i tak postanowił otworzyć najpierw swój serwis, sklep rowerowy, a w końcu po czasie zacząć produkować pierwsze ramy, oczywiście stalowe, bo tak to wtedy było. Trochę innowacji się w tym okresie rozwoju marki pojawiło. Jedną z nich było na przykład to, że Alcido zastanawiał się, co zrobić, żeby ramy stalowe, które były chromowane, nie korodowały od środka. Bo zauważył, że w Niemczech, w kraju, który teoretycznie ma gorszy klimat niż Włochy, tam produkowane ramy stalowe mniej korodują niż we Włochy, Włoszech, chociaż powinno być odwrotnie. Więc to był jego pierwszy kontakt w ogóle z Niemcami, i to jest wątek, do którego. Przechodzę nie przypadkiem, bo marka Basso, i w ogóle jak sobie poczytacie o historii marki Basso i historii marki przez pryzmat albo ze słów Alcido, ta marka bardzo mocno chwali się tym, że czerpała z takiej niemieckiej myśli technicznej. To jest pewnie dość rzadkie i mało oczywiste, jeżeli chodzi o Włochów, natomiast faktycznie Basso tego nie ukrywa, że ma taką włoską duszę, włoską miłość do kolarstwa, włoską tradycję, ale technologicznie zawsze było zapatrzone w niemiecką myśl techniczną, bo Alcido chyba sam kiedyś to powiedział, że Niemcy po prostu mechanikę, inżynierię mają we krwi. Więc taki rytm historyczny marki Basso, czyli marka, która z jednej strony jest bardzo włoska, co widać po designie, co widać po detalach, jak na przykład w tym modelu Diamante, jak sobie zobaczycie na teraz przewidce oczywiście. E Część góry mocowania widelca, albo w zasadzie górną część pod miską sterów, to mamy tutaj włoską flagę, i te detale, takie właśnie jak włoska flaga, pojawiają nam się w tych rowerach dość często. Więc duża dbałość o szczegóły, jak to dla Włochów. Włosi lubią podkreślać, że są Włochami, że ogólnie biorąc, południe, pizza, historia to jest wszystko wyjątkowe. Natomiast jest dużo rozwiązań i barierów technologicznych, i najbardziej to będzie widać po modelu Palta. Ale zanim do niego dojdziemy, zacznijmy od szos, więc po kolei o tych rowerach. Na początek moi drodzy model Astra, czyli model, który jest takim powiedziałbym najbardziej endurance, jeżeli chodzi o dwie szosy, które dzisiaj Wam pokażę. No i to od razu widać, bo mamy tutaj troszeczkę większą możliwość, jeżeli chodzi o regulację pozycji za kierownicą. Ta główka też jest wyższa, no i rower ogólnie rzecz biorąc jest takim bardziej uniwersalnym, bardziej rekreacyjnym, chociaż to słowo w przypadku takiej marki może nie do końca pasuje, bo mówimy tutaj o dalej rowerach, które jak najbardziej nadają się też do szybkiej jazdy. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, to jest to ten rower trochę bardziej rekreacyjny z dwójki, którą Wam Pokazuje. Tak jak mówię, dość wysoka główka, bardzo ładnie wkomponowane podkładki. W ogóle Basso ma taką trochę swoją filozofię, jeżeli chodzi o design kokpitów. I tutaj mamy aluminiowy mostek, ale naprawdę bardzo ładny mostek. Zamiast tej wsadzić coś po prostu zwykłego, takiego katalogowego, to Basso daje swoje elementy, swój mostek. A mimo tego, mamy tutaj oczywiście zwykłą kierownicę, czyli, mimo tego, że mostek jest taki dopasowany stylistycznie do ramy, to możecie tutaj wsadzić sobie dowolną kierownicę i bardziej powalczyć, jeżeli chodzi o pozycję za tą kierownicą. To jest w ogóle moim zdaniem fajny i ważny element, żeby w takich rowerach, które nie są stricte wyścigowe, nie są tymi najbardziej aero, nie są tymi najsztywniejszymi, najbardziej agresywnymi, dawać taką możliwość właśnie, żeby jeszcze bardziej móc pokombinować z geometrią, żeby móc bardziej pokombinować z fittingiem, jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą. Prowadzenie przewodów dość standardowe. Tutaj Basso się nie pokusiło o jakiś wysoki poziom integracji, więc standardowo przewody są po prostu na zewnątrz. Są one tutaj, jak widać, zabezpieczone fabrycznie takimi gunkami Jaguaira, które trochę chronią, ale umówmy się, generalnie rzecz biorąc, warto taką ramę sobie gdzieś tutaj okleić zawsze po zakupie, bo siłą rzeczy zawsze trochę lakier się od tego ściera. Zresztą tutaj te przewody są bardzo, bardzo blisko, bo one wchodzą w ramę za główką, więc siłą rzeczy muszą tą, tę główkę tutaj dość ciasno opasać, więc e, warto by to zabezpieczyć jakąś e folią. I rama rozmiar 54,5 czyli tak katalogowo patrząc na moje m 78 byłaby raczej spoko, chociaż tak jak Wam mówiłem pozycja dość prostowana dość wysoka główka w tym rowerze. Rama ma kilka smaczków, w zasadzie wykończenie ramy ma kilka smaczków. Oczywiście dwa standardowe mocowania do koszyków na bidony, ale ciekawostka jest taka, że Basso dość fajnie okleja nam tutaj okolice środka suportu, korby i łańcucha. Jest taka charakterystyczna naklejka osłonna, która ma tutaj nam chronić ramę przed spadającym łańcuchem, przed jakimiś no generalnie, przede wszystkim przed uszkodzeniem ramy e, przez łańcuch, który mógłby spaść e, z przerzutki. Też z tyłu mamy tutaj oklejoną ramę pod łańcuchem, e, takim samym tworzywem, takim samym plastikiem. To jakieś super e, wytrzymałe nie jest, natomiast no oczywiście nie uchroni Was przed telepaniem się łańcucha, natomiast faktycznie przynajmniej uratuje ramę przed obiciami e, i przed. E, uszkodzeniami. Oczywiście sztywne osie to standard. I jeszcze jak to w Basso mamy dość ciekawie skonstruowaną sztycę. Trochę mi to przypomina rozwiązania Giantowe, czyli Diffuse. Mamy tutaj taki przekrój i takiej wciętej litery D, dzięki czemu sztyca trochę bardziej nam pracuje. Oczywiście jest karbonowa, ma bardzo sprytnie rozwiązane mocowanie, w sensie śrubkę, która ją tutaj blokuje. Jest ona schowana tutaj z tyłu. Tak jak Wam mówiłem, sztyca w zasadzie w pełni karbonowa, e, do tego siodło style Italia e, też myślę, że fajnie dopasowane do charakteru tego roweru, jak to dzisiaj bywa, czyli siodło raczej szerokie, a bardziej krótkie, zgodnie z aktualnymi trendami. Napędowo i osprzętowo tutaj jest bardzo standardowo. Czy mamy jeszcze Ultegrę poprzedniej generacji mechaniczną? W zasadzie trudno powiedzieć, że poprzedniej generacji, po prostu Ultegrę mechaniczną, bo nowej, jak pewnie wiecie, aktualnie mechanicznej Ultegry nie ma, więc jest to tak naprawdę najbardziej aktualna Ultegra w wersji mechanicznej. Oczywiście również zaciski hamulcowe, również tarcze pochodzą tutaj z grupy Ultegra. No i to wszystko wieńczą nam koła własnej produkcji Basso Oczywiście koła aluminiowe i tutaj też ciekawe nawiązanie do tego trochę bardziej rekreacyjnego charakteru roweru, czyli fabrycznie opony 28 mm. Czas na kolejny model, który moim zdaniem częściej się pojawia chyba w reklamach. Basso jest bardziej znany moim zdaniem wizualnie, jeżeli chodzi o ofertę basso, czyli model Diamante, który tutaj jest najbardziej znany z tego charakterystycznego elementu, z charakterystycznej główki, która mimo tego, że wydaje się bardzo niska i jak mocno zintegrowana, to daje całkiem spore możliwości regulacji. Bo jak widzicie, to są jeszcze podkładki, które można pousuwać, zwłaszcza takiej regulacji w stronę agresywną, bo tutaj. Teoretycznie teraz, mimo tego, że wydaje się, że ten mostek nie jest wysoko, to jednak już wysokość główki jest w tym momencie całkiem spora. Natomiast dzięki temu, że możemy te podkładki usunąć, to można zejść z tym mostkiem bardzo nisko, a wręcz tak bardzo nisko, że to wygląda jakby ta górna rura przechodziła w jedną płaszczyznę z mostkiem, co trochę mi przypomina pewien etap rozwoju rowerów Luca. Więc bardzo, bardzo charakterystyczny i ciekawy design. Takich smaczków designerskich tutaj w ogóle jest więcej. Oczywiście jest... Ta włoska flaga, o której Wam mówiłem, która się tutaj kryje pod główką. Natomiast, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, no to jest wiele podobnie. Mamy tutaj też przewody wprowadzone w taki sam sposób do ramy, jak w przypadku modelu Astra, czyli też by to warto było zabezpieczyć jakąś folią. No Jest tutaj taki pewien element aerodynamiki, bo jest to wszystko ładnie spasowane, zlicowane widelec z główką. Też tutaj mamy bardziej aerodynamiczną, płaską kierownicę, jak tam ona była taka tradycyjnie okrągła. Tutaj jest okrągła w przekroju, w tym miejscu, które jest najważniejsze żeby po prostu dać się założyć do normalnego mostka, a przy tym wszystkim tutaj mamy mocniejsze spłaszczenia na tej kierownicy. Jeżeli chodzi jeszcze o ramę, no to oczywiście dwa mocowania do koszyków na bidony. Norma to jednak jest rower szosowy, tu nie ma żadnych gravelowych elementów, natomiast mamy też ten fajny element w postaci tej tutaj takiej grubej plastikowej folii, która nam chroni ramę. Zobaczycie zresztą, że w modelu gravelowym ten element też się, Pojawia oczywiście sztywne osie. Tutaj mamy też tak samo rozwiązane mocowanie do sztycy. W ogóle ten rower jest w wielu aspektach bardzo podobny. Zresztą taka marka jak Basso jednak jest marką, która nie ma aż tak chyba dużych możliwości, żeby w każdym modelu stosować zupełnie różne rozwiązania techniczne. Tutaj jednak jest parę elementów wspólnych, na przykład ta sztyca wygląda tak samo. To mocowanie wygląda bardzo podobnie w tym modelu, natomiast rower sam w sobie jest troszeczkę bardziej agresywny, jeżeli chodzi o swój. Charakter. O tutaj mamy znowu mechaniczną Ultegrę, mamy znowu aluminiowe koła, no i opony tutaj już kultowe kontynentalne Grand Prix 5000. Te też nam podkreślają trochę bardziej taki wyścigowy charakter tego roweru, trochę bardziej agresywny. Zresztą w ogóle ten rower, mimo tego, że ma ten sam osprzęt praktycznie, czyli mamy tutaj Ultegre, mamy też aluminiowe koła, to jednak jest modelem z tej dwójki droższym. No i na koniec model, który wydaje mi się, że może interesować najwięcej osób, patrząc po popularności Graveli, czyli model Palta, czyli Gravel, który na pierwszy rzut oka wydaje się dość standardowym Gravelem, natomiast nie chce się wyróżniać jakimiś super agresywnymi aspektami wizualnymi, natomiast jest tutaj kilka smaczków, którymi Baso postanowiło ten model na rynku wyróżnić. Oczywiście jest to model w pełni karbonowy, z takim dość, powiedziałbym, cieniutkim widelcem, bardzo takim filigranowym, jeżeli chodzi o stronę designerską. Mamy tutaj Całkiem sporo mocowań, aczkolwiek zaraz zobaczycie, są pewne, są pewne może braki, jeżeli chodzi o takie standardowe mocowania gravelowe, chociaż większość z nich wydaje mi się, że tutaj jest. No i taka bardzo nie, niekontrowersyjna strona wizualna, dość ładny gravel, który łatwo zestawić z różnymi detalami kolorystycznymi, innymi, czarne koła. Tutaj wszystko wygląda bardzo, bardzo schludnie i w przemyślany sposób. Jeżeli chodzi o te mocowania, bo tutaj trochę się dzieje, o tym można trochę poopowiadać. Na dole dwa standardowe, na koszyki na bidony. Tutaj warto zwrócić uwagę, że na dolnym mocowaniu mamy tylko dwa otwory, więc nie da się przesunąć koszyka na przykład do góry lub w dół, jak to często tego szukacie w przypadku graveli. Pod spodem jest jeszcze mocowanie na jeden koszyk na bidon albo jakiś generalnie element do przewożenia czegoś. Tutaj są znowu dwa standardowe otwory. Nie ma żadnych otworów na widelcu. Natomiast ciekawostka jest taka, że tutaj u góry ja sobie trochę przygotowałem temat. Jest jeszcze jeden otwór, to znaczy dwa otwory, jeszcze jedno mocowanie, które normalnie są ukryte pod takim właśnie elementem, pod taką gumką, która sprawia, że to nie jest z góry widoczne. Tak samo jest, jeżeli chodzi o mostek, tutaj też jest taka osłona zaślepka, która jeszcze powiedziawszy, totalnie nie rozumiem po co jest, bo nie znalazłem dla niej żadnego zastosowania. Pod spodem jest po prostu miejsce na śrubki. Mocowanie standardowe, jak w mostku. Czemu ten mostek nie może wyglądać jak w modelach szosowych? Tego nie wiem, ale tak producent sobie to wymyślił. Jest to pod taką sprytną osłoną. Jeśli chodzi jeszcze o te mocowania, to to jest rower z grx Natomiast jest tutaj opcja na montaż przedniej przyrzutkiem. Jak widzicie, można by sobie ją jeszcze tutaj było założyć. No i co jeszcze ciekawe, ten rower ma po ukrywanych parę śmiesznych detali. Popatrzcie na te detale. Tutaj w ośkach są pochowane w ogóle różne klucze. Z przodu jest to imbus. To jest ważne, że to można w ogóle wyginać. Można sobie z tego zrobić taki już pełnoprawny kluczyk do dokręcenia czegoś i chować to po prostu w ośce. Jest uszczelnione, także wystarczy to lekko, tak jakby wkliknąć i się trzyma. Natomiast tak samo w tylnej osi też mamy ukryty kluczyk, i tutaj jest to po prostu torx, który tak samo można zagiąć i też używać go jako takiego kluczyka, gdzie trochę większa siła jest potrzebna. Jest to schowane normalnie standardowo tutaj w ośce. Teraz tradycyjnie dla tej serii zrobimy sobie ważenie tych trzech rowerów, żeby wam to pokazać, jak to naprawdę wygląda, a nie w katalogu producenta, gdzie macie najczęściej jeden najlżejszy rozmiar wybrany, żeby rowery zważyć. Więc zaczynamy od Astry. 8,49 8,24, więc w sumie jest dość mała różnica, patrząc po tym, że mamy do czynienia z rowerem trochę bardziej wyścigowym e, i bardziej rekreacyjnym. No, i na koniec gravel, który na pewno będzie cięższy. Chyba, że mnie czymś zaskoczy, aczkolwiek nie podejrzewam. No, czuć różnicę 9,54. No, więc zdecydowanie gravel wagą tutaj odstaje, no ale też trudno się dziwić. Zdecydowanie cięższe opony i trochę bardziej masywna konstrukcja. To nam tutaj robi też różnicę w wadze. No i moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te trzy modele Basso. Bardzo jestem ciekawy Waszych wrażeń. Bardzo jestem w ogóle ciekawy, co Wy sądzicie o włoskich rowerach. I kiedy myślicie o włoskich rowerach, to o jakiej marce myślicie, która jest dla Was najbardziej włoska? I czy w ogóle słyszeliście wcześniej o Marce Basso i co o niej sądziliście? Trzy rowery, które wydaje mi się, że na tle współczesnego kolarstwa i współczesnych rowerów są o tyle ciekawe, że są bardzo. Stonowane. To dzisiaj naprawdę może być wyróżniające, bo wiele rowerów i wiele marek prześciga się na coraz bardziej wymyślne, ciekawe konstrukcje. Te rowery mają swoje smaczki, mają ciekawe rozwiązania, ale też wydaje mi się, że są w pewien sposób stonowane. Więc jeżeli coś Was jeszcze ciekawi dotyczącego tych rowerów, oczywiście napiszcie ceny. Tych modeli możecie też znaleźć w linkach, które są w opisie do tego filmu, bo rowery udostępniło nam do prezentacji centrum rowerowe i właśnie na ich stronie możecie te modele znaleźć, zobaczyć ich aktualne ceny i też przeczytać detale dotyczące specyfikacji. Ja póki co dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.